Typek pierwszy z kajaku. Lepiej by było, żebym to miała z tyłu. Trzeba zatrzymywać, ona musi latać. Musi zobaczyć, że to chodzi też. Leja. Syf. Jest. Wyskoczył do wody. Ona nie rozumie, co to znaczy, że ty się zatrzymujesz. Nie szkodzi. Przynajmniej przywykniesz do tego, że może się tak zdarzyć. I to nic się nie dzieje, nic z tym złego. A ja zostanę teraz właśnie w kajaku i niech widzi, że ty jesteś na zewnątrz, a jestem w kajaku na przykład. Ekscytujący dzień? Jest. Dlaczego ekscytujący? Czas na kawkę, ja? Nie. Na pewno będziemy płynąć teraz pod wiatr i pod prąd. Tak, trzeba wijać. Ciśniemy. Dzień pełen wrażeń. Leja spadała do wody, ale już opanowane i możemy sobie z nią pływać, ale pogoda, wow. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Ja miałem ten materiał nakręcony już dobre kilka miesięcy do tyłu. Obiecałem sobie, że w przyszłości wyedytuję sobie ten filmik i zobaczę, jak on wyjdzie, szczególnie ze względu na to, że był nagrywany tylko i wyłącznie moim iPhone'em 11. Bez żadnego drona, bez żadnej GoPro kamerki i po prostu zastanawiałem się, jak to wyjdzie, czy będę usatysfakcjonowany, zadowolony, czy z samym telefonem można nagrać filmik, z którego można po prostu się później cieszyć i gdzieś tam sobie trzymać te swoje wspomnienia i swoje przygody. Zachęcam wszystkich do edytowania, zapraszam na moją playlistę Ucz się edytować. Jeśli macie kamerki, jeśli coś nagrywacie, świadczy to o tym po prostu, że ciągnie was do tego nagrywania, ciągnie was do tych małych produkcji, więc wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba by było po prostu zrobić następny krok i zacząć się edytować. Edytować, co moim zdaniem daje dużą satysfakcję. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!